Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Ariowit. Witam Was w moim kolejnym filmiku, gdzie podjąłem próbę i chciałbym poprosić Was wszyscy, moi oglądający i którzy właśnie ten filmik, żeby wsparli mnie w projekcie, który ma na celu przetłumaczenie książki, właściwie kroniki, opisującej starożytne dzieje naszych przodków Lechitów. Jest to kronika Mauro Orbiniego pod tytułem Regno de Slavi, czyli Królestwo Sławian na Polski. Ta kronika ma 400 lat i do dzisiaj nie została przetłumaczona na język polski. Trzeba się zastanowić czemu i dlaczego. Więc ja, proszę Państwa, zorganizowałem zrzutkę i prosiłbym o udostępnianie jej i promowanie. Jak co, to jeszcze kliknę, wypromuj i zapłacę 72 zł, żeby ta rzutka była bardziej promowana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu tutaj mam opis, macie opis zrzutki. Co planuję i co będę robić, po prostu, jak książka zostanie przetłumaczona, będę ją czytał dla was wszystkich na kanale jako audiobook oraz dam do pobrania jako PDF, gdzie każdy będzie mógł sobie pobrać i będzie miał kronikę tą właśnie Mauro Orbiniego. Naprawdę kronika jest wspaniała i opowiada Wam takie rzeczy jakich nigdy nie słyszeliście Tak więc będę pierwszą osobą, jeżeli do tego dojdzie, która będzie mogła przetłumaczyć kronikę i przeczytać ją na język przeczytać ją po języku polskim Tak więc bez Was się to nie uda Myślę, że będzie można przełamać tą zakłamaną historię i zacząć uczyć tej, której, którą powinniśmy znać, ponieważ to jest nasza. Zobaczymy, czy to się uda, jakie będzie podejście. Tutaj będę wrzucał właśnie audiobooki na swój kanał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Proszę Was, jeżeli nawet nie chcecie wpłacać, to żeby udostępniać, żeby była jak największa ilość tutaj udostępnień. A w ten sposób robimy też dużą reklamę i zobaczymy. Po prostu, niestety, cena jest jaka jest, ponieważ, jak tak, ponieważ patrzyłem na internecie i przetłumaczenie jednej strony, e, jednej strony na język polski, to jest koszt nawet powyżej 40 zł, i będę omijać Warszawę. Szerokim okiem, bo tam ceny są z kosmosu. I jak się powie nawet, że to dla przyszłych pokoleń, to będą mieli to gdzieś. Ja powiem wam, znalazłem stronę, która robiła tłumaczenia kronik i mieli 5 zł 5 zł za stronę. jest dobrze kojarzy, to taki mieli cennik za strony, ale już nie mogę jej znaleźć, bo to było kurczę, rok temu. Rok temu i. No nie mogę znaleźć teraz na internecie, niestety. Ale jeżeli mi się pokaże przed oczami, to będzie o wiele lepiej. Tak więc będę Was, jeżeli zbiorę środki, informował dalej tutaj na opisie, kiedy będzie wydana kronika. No tak, kiedy będzie wydana, kiedy będę ją czytał kiedy dam ją także Wam do pobrania żeby każdy miał dla siebie zróbmy to dla poznania naszej historii i zrozumienia tak więc zapraszam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam za uwagę proszę o zostawienie łapki w górę udostępnianie dalej w miku zrzutki po Facebooku, nie wiem, do osób, które mogą wpłacić, bo nie wiem, taki sobie cel po prostu dzisiaj wybrałem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówiłem. Tak więc, wiedząc, że rząd tutaj nie, nie, nie zapłaci nam nic, abyśmy poznali naszą historię, proszę Was, abyście, moi drodzy, płacali oraz udostępniali ten post, bo ci, co są w tym kraju jako guru, nie robią nic w tym kierunku, abyśmy poznali historię. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę, zobaczymy, z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najlepiej. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Łapkujcie. Promujcie. Udostępniajcie. Wpłacajcie. I trzymajcie się. Zobaczymy. Na razie. Bye. Cześć.